Witam Was serdecznie. W dniu dzisiejszym chciałbym zagłębić się w temat wypełnienia generatywnego. Ostatni raz miałem z tym do czynienia rok temu, no i powiedzmy, że efekty, jakie uzyskiwałem, nie były dla mnie zadowalające. Pomyślałem sobie, ej stary, jeszcze Adobe musi trochę popracować, żeby wymienić wszystkich grafików. Natomiast od tamtego momentu pojawiła się także nowa opcja, czyli wskazanie obrazu referencyjnego dla AI, na którym ma bazować, żeby coś wymienić. No i to powinien być game changer. Zobaczmy. Przygotowałem 5 zdjęć. Z każdym mam inny task do zrobienia. Żeby nie tracić waszego cennego czasu, który bardzo szanuję, będę czasem przyspieszał nagranie, czego zwykle nie robiłem, no ale tutaj jest naprawdę sporo roboty. I w każdym chciałbym zająć się zupełnie różnym taskiem dla naszego AI. Zacznijmy od gościa, który wpadł na plan zdjęciowy ewidentnie w brudnych trampaksach, no i wygląda to po prostu źle. Chciałbym wymienić te trampki. Na początek jestem ciekawy, czy Adobe zrozumie, że chcę wymienić tylko na jednego buta, bo mam specjalnie przygotowane dwa różne. Zaznaczam lasem pole, które chcę wymienić, klikam tutaj wypełnienie generatywne, no i zobaczcie, mogę napisać, że chciałbym to wymienić na jakiś ładny but. Co ciekawe, mogę już to robić po polsku, wcześniej pamiętam, mogłem to robić tylko po angielsku. Zacznijmy od wypełnienia ze wskazaniem obrazu referencyjnego. Widzicie ten tooltip na ekranie, jeżeli wskażę, co ma się mniej więcej pojawić zamiast obecnego przedmiotu, no to Adobe AI powinno sobie z tym poradzić. Klikam wybierz obraz, no i mamy tutaj powiedzmy te dwa buty. Chciałbym, żeby właśnie taki but się pojawił zamiast tego upapranego trampaksa. Klikam generuj, no i tutaj czekamy, ja tu przyspieszam. Jak widzicie, Adobe daje nam trzy opcje, no i niestety, tak jak podejrzewałem, mamy podwójne buty, bo na obrazie referencyjnym były dwa buty, a nie jeden. Mało tego, jeszcze wybrało nie tego buta, którego trzeba na tą nogę, czyli to jest na prawej nodze lewy but. Usuńmy tę warstwę, wrzućmy teraz wypełnienie z jednym butem. Ciekawe, czy sobie poradzi. Prawy przycisk myszy, wypełnienie generatywne, wybierz obraz. No i tutaj mam jednego buta i powinien to być but, a on też jest w złym kierunku. No to możemy domniemywać, że algorytm jeszcze nie rozróżnia jakby tej subtelności odbić lustrzanych i tego, z czego nie analizuje jakby naszej postaci. To nie jest jakiś wielki zarzut, i tak ten efekt był naprawdę spoko. No nadal jest to w drugą stronę but zwrócony. Spróbujmy teraz bez obrazu referencyjnego i zaraz przejdziemy do kolejnego tematu. Dobra, prawy przycisk myszy, wypełnienie generatywne i chciałbym tutaj but ze góry, żeby tu już nawet nie było jakiegoś tam specjalnie eleganckiego buta. Klikamy generuj i znowu mamy trzy różne opcje. Co ciekawe, dużo dłużej myślał generując, aniżeli w momencie, w którym wskazywałem mu, co ma zrobić. Zobaczcie, nadal pomimo tego, że ja nie użyłem obrazu referencyjnego, ten but jest zwrócony w złym kierunku. To nie jest dobry kierunek tego buta. Tu wydaje mi się, że jest ok i ten też wygląda ok. Czyli to jest ewidentnie Adobe do poprawki. Dobra, zamykamy naszego kolegę, przejdźmy do naszej koleżanki. Tutaj celowo wybrałem dziewczynę, która nie ma pełnego ubrania, ponieważ ma trochę ciała odkryte. Chciałbym zaznaczyć tylko i wyłącznie miejsce, w którym ma ubranie, prawy przycisk myszy, wypełnienie generatywne. Myślę, że to akurat będzie proste. Wybierz obraz. No i podoba mi się ten sweterek, także zmieniamy na sweterek, zastąp obraz, generuj, nie zastąp obraz. Zobaczcie, Adobe zrobiło naprawdę świetną robotę. Trochę tutaj przybliżę. Nie podoba mi się, że tu jest jaśniej, tu powinno być ciemniej, to jest cień, a nie rozjaśnienie i tu jest podobna historia. Ale jeżeli chodzi o zaznaczenie, jeżeli chodzi o wymianę całej tekstury, to jest naprawdę spoko i każdy z tych sweterków robi robotę. Trochę zmienia nam tutaj rękę, myślę, że ten jest najciekawszy. No i mamy też jeszcze dodatkową opcję, zobaczcie, tu pojawia się takie skalowanie szczegółów, jak to kliknę, to on się powinien wyostrzyć, zobaczmy. Chwilę trzeba poczekać na odpowiedź, no troszeczkę się wyostrzył, wygląda to lepiej, szkoda, że nie można bardziej, no ale od tego mamy ostrzenie, w razie czego manualne możemy to sobie dosztukować. Naprawdę spoko robota, jest ok. Dobra, zamknijmy naszą koleżankę, teraz weźmy się za coś trochę trudniejszego. Wiadomo, w pewnym wieku, wcześniej, później, bo nigdy nie wiadomo, kiedy zaczyna się łysina. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale to jest jedno z takich filozoficznych pytań. Kiedy tak naprawdę zaczyna się łysina, kiedy o niej mówimy, od którego włosa? No i tutaj ten pan ewidentnie ma z tym problem. Ja pewnie też. Kliknijmy wypełnienie generatywne i chcielibyśmy nadać mu tutaj jakąś fajną fryzurę. Brown hair. Na razie spróbujmy tak po prostu włosy.
No słuchajcie, tutaj robota jest naprawdę nieźle zrobiona. Wtapianie z włosami gość wygląda. Wygląda spoko. I no tutaj jakiś taki mały artefakt, ale generalnie te włosy możemy je jeszcze poprawić, jeżeli chodzi o szczegóły. Klikam. Tak wygląda to naprawdę super, więc jeżeli chodzi o włosy, nawet dobrze do zmarszczek mu się ułożył czołowych, to robota jest zrobiona. Tutaj na kolejnym obrazie chciałbym pomęczyć troszeczkę już abstrakcyjną stronę AI. Próbujmy na początek dodać tutaj na przykład wielką ośmiornicę. Prawy przycisk myszy, wypełnienie generatywne, wielka ośmiornica. No i zobaczmy, czy z taką abstrakcją poradzi sobie nasze AI. No powiem wam szczerze, że wielka ośmiornica, no tutaj już bardziej, ale to nadal jest dla AI coś nie do ugryzienia. Dobra, usuńmy to, dam jeszcze jedną szansę, prawy przycisk myszy, wypełnienie generatywne i tym razem odwołam się do obrazu referencyjnego. Tu mam jakąś ośmiornicę, która też jest notabene wywołana z AI. Ośmiornica generalnie się pojawiła, ona jest strasznie źle zblendowana. Tutaj AI stara się faktycznie coś zrobić, to już nie wygląda aż tak tragicznie, ale myślę, że dałbym radę zrobić to dużo lepiej ręcznie, naprawdę przerazić tych ludzi. Zresztą chyba zrobię taką grafikę, bo pomysł mi się podoba. Natomiast no nie jest to jeszcze to, o co nam chodzi. To może zostawmy, nie będziemy nad tym się pastwić. No i taki creme de la creme na koniec. Tutaj chciałbym totalnie zagospodarować inaczej tę przestrzeń. Myślę, że tutaj Adobe powinno sobie poradzić. Zacznijmy od na przykład słonia, który czyta książkę i jest w czerwonym kapeluszu. To już bardziej złożone rzeczy, czyli small, mały, no nie wiem jak z tym polskim będzie, znaczy oczywiście on czyta ten polski, ale mam wrażenie, że wszystkie AI z angielskim lepiej współgrają. Dobra, spróbujmy zadać mu takie dziwne zadanie. No słuchajcie, zrobił robotę. Znaczy to nie jest jakby, tu nie ma przypadku, ponieważ tutorial Adobe opierał się o pandę, która jest tam gdzieś na kanapie, więc pomyślałem, że słonik czytający książkę będzie równie dziwną opcją i naprawdę daje radę. Ten jest spoko, ten ma coś z nogami, nie tak? Ale ten jest naprawdę ok. Spróbujemy go jeszcze dobić do góry. Zobaczmy, czy się polepszył. No coś tam się polepszyło. Wymieńmy teraz może tę roślinę na drzewo bonsai. Zmieniłem trochę prompt na japońskie drzewo bonsai, to nadal nie wygląda jak bonsai, jest raczej słabe. Tutaj spróbujmy dodać stół. Udało nam się dostać trzy różne stoły i one są całkiem spoko, odstają, są ścieniem. Ten jest najciekawszy, bo stoi pod kątem, chociaż wygląda jak z blendera. Wybrałbym raczej ten i polepszył mu szczegóły. Jak widzicie, nie jest to najbardziej dynamiczna akcja na świecie, tak samo jak współpraca właśnie z Adobe AI. Nie jest jeszcze bardzo dynamiczna, tu efekty nie są do końca znane, nie wiadomo co się wydarzy. No, ostatnią rzeczą zmieńmy może tę lampę na lampę papierową, czyli wypełnienie generatywne i zróbmy tutaj paper lantern light. No tu ewidentnie nie poszło to po mojej myśli, wygląda po prostu tragicznie, ale no to tylko pokazuje, że jeszcze sporo nauki, tutaj może jakiś ancient painting like, nie wiem, Knossos Palace. No spróbujmy jakiś fresk z pałacu Knossos. No nie, no zdecydowanie nie, chociaż no tu już można by było się pokusić o jakieś zmiany blendowania i jest to już coś ciekawego, ale to naprawdę nie jest to, na czym mi zależało. Jak podsumować kwestię AI od Adobe? Myślę, że jest niebo lepiej niż było rok temu, naprawdę uczy się nieźle. Myślę, że można z powodzeniem wprowadzać różne zmiany, prawdopodobnie drobny retusz czy zmiany ubrania, które są spoko, czyli no jakbym chciał się dowiedzieć, jak wygląda w jakimś ubraniu, jak byłbym kobietą, no to why not. Natomiast to są rzeczy, które w bardzo trudny sposób muszę wywoływać z nadzieją, że to wyjdzie, a prawda jest taka, że mógłbym dokładnie to samo zrobić ręcznie, dużo szybciej, na przykład tutaj, żeby zrobić tej dziewczynie, nie wiem, zielone oczy,
Ja muszę oczywiście je zaznaczyć, wpisać, wygenerować, poczekać, podczas gdy, zaraz wam to pokażę, jakby podsumowując na koniec akcję, no zobaczcie, ja mam i7, naprawdę sporo RAMu, nie wiem na czym to bazuje, bardziej na procku pewnie, całkiem niezłą. No te oczy są spoko, no tutaj na pewno są spoko, jeszcze spróbuję je polepszyć, ale znowu z jakiegoś powodu to nie chce zadziałać po tym jak klikam, czyli te oczy są zielone, tylko to już są zupełnie inne oczy, to nie są jej oczy. Zobaczcie, w momencie, w którym ja to zaznaczę sobie tak po prostu, nawet no, co by nie kryć, trochę na odwal się i wezmę barwę nasycenie, no to ja jestem w stanie zmienić jej te oczy na bardziej zielone i dosycić, to nadal będą jej oczy, prawda? Tu być może trochę wyszedłem, być może muszę usunąć ten fiolet, który mi się tutaj pojawił, no ale to są nadal jej oczy i one są zielone. Czyli używanie AI jest całkiem spoko, jeżeli wiemy jak je używać w Adobe, ale nadal nie jest to jakaś super akcja, która ma zrewolucjonizować mi pracę. Wiem, że było długo, mam nadzieję, że się nie zmęczyliście, no po prostu tak wygląda na dzień dzisiejszy jeszcze praca z Adobe AI. Być może w przyszłości będzie jeszcze lepsza, będzie można naprawdę zaufać tym systemom. A tak, zapomniałbym o jedynej słusznej opcji, do której możemy użyć Generative Fill. No jest to opcja rozciągania memów. Powiedzmy, że mamy tutaj takiego super mema. Dorzucamy do niego, o nie to zaznaczenie, dorzucamy do niego zaznaczenie prostokątne. Weźmy tak, prawy przycisk myszy, generuj, wypełnienie generatywne, generuj. Ja tutaj nie zadaję nic, zobaczmy jak sobie Adobe z tym poradzi. No jest to jakaś opcja, mamy trzy w zasadzie nawet takie opcje, ta jedna, o ta jest super. No i powiem wam szczerze, to jest kozak i do tego można używać wypełnienia generatywnego. Pozdrawiam was serdecznie, do kolejnego, cześć.